ci, którzy, jeszcze o Ukrainie, proszę Państwa, o krytycyzmie. Nie bójmy się tak użyć tego słowa wojny, więc oni wiedzą, co ponad się tak naprawdę kryje jest za tą, powiedzmy, pseudopolityką wyzwoleńczą, czy jakbykolwiek jej nie nazwać. To jest jeszcze jedna prawidłowość, która z jednej strony wydawałaby się oczywista, ale z drugiej strony jest tak wyraźna, że trudno nie zwrócić na nią uwagę, czyli im młodsi, tym bardziej proeuropejscy są Ukraińcy. Tak, dokładnie to widać i to naprawdę widać jak na dłoni praktycznie w każdym pytaniu, że osoby w wieku 18-29 są naprawdę mocno proeuropejskie, natomiast osoby w wieku 60+ są maksymalnie niezdecydowane, a w większości przypadków jednak są prorosyjskie. I też kolejna ciekawa zależność, o której warto wspomnieć, to jednak wykształcenie i to też jest widoczne jak na dłoni praktycznie w każdym pytaniu, czyli im osoby lepiej wykształcone, tym bliżej im do modelu integracji proponowanego przez Unię Europejską, a im gorzej wykształcone, tym bliżej im w ich opiniach do modelu integracji z Rosją i Unią Euroazjatycką. Mówiliśmy o tym, że oczekiwania Ukraińców wobec Unii Europejskiej są mniejsze niż były, to znaczy, że można zauważyć pewną, jak to powiedzieć, urealnienie oczekiwań, ale też trzeba powiedzieć, że Ukraińcy nie oczekują wsparcia militarnego, znaczy mniej ich oczekuje wsparcia militarnego niż pomocy humanitarnej. Tak, oczywiście i to myślę, że jest bardzo logiczne, ponieważ część Ukraińców może rozumieć, że to jednak mogłoby się, to mogłoby oznaczać internacjonalizację konfliktu i sprowokowanie, nie wiem, jakiegoś większego, bardziej globalnego konfliktu. Natomiast problem uchodźców to jest realny problem. Ponad 1 000 000 wewnętrznych przesiedleńców w ramach Ukrainy, którym trzeba pomóc. To też trzeba zwrócić uwagę na tą liczbę 1 000 000 w kontekście tego, z czym zmaga, z liczbą uchodźców, jaką zmaga się cała Unia Europejska. Tam... Dokładnie. Tam...